Czy wiesz, że tyle, dosłownie tyle brakowało, a Paul Rudd, no teraz uznana mega gwiazda, wystąpiłby w tym filmie? Zgadza się, Paul Rudd był na przesłuchaniu do tego filmu, starał się o rolę no jedną z głównych, czyli Kurt Reynolds, no niestety nie zażarł, nie udało się. Chyba przyznam, że bardzo dobrze, chociaż to naprawdę on zaliczył epizod w którymś tam 58 Halloween, więc wiadomo jak jest. Na początek: Fabuła, oczywiście, od A do Z. Mamy armię. Wiadomo, armia lubi takie rzeczy, no i okazuje się, że pracując cały czas nad planem, nad projektem zombiaków, żeby ich wskrzeszać, potem żeby ich zabić, żeby w ogóle, patrz, jest super, zrzucimy ich, normalnie jakaś wojna tam, ue, nie dadzą się zabić, a potem mamy broń, żeby je sprzątnąć. No jak, ale okazuje się, że jednemu z, z żołnierzy ginie, karta dostępu normalnie nie ma, ale syn ma, patrzy, wskrzesili super elegancko, po prostu tak sobie weszli do bazy. Dobra, o tym, będzie, o tym będzie za chwilę. Elegancko wszedł tam z dziewczyną, luzik. No, w ogóle, oczywiście, Sex drugs, Rock and Roll, taka impreza, dostaje do środy, więc rzeczywiście, muzi, mu, luzik. No, ale potem jedzie z tą dziewczyną na motorze. Jest wypadek, dziewczyna ginie, postanawia ją wskrzesić, więc używa oczywiście tego e, gazu, tego troksinu. No, ale jak się, jak najbardziej, wszystko się zaczyna się sypać, ona zaczyna zjadać ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, 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 bo ja ją kocham, i w ogóle zostawcie mi ją. Po drodze wojsko, które próbuje to wszystko ogarnąć, mam jakichś bandziorów, policję i tak dalej i tak dalej No wiadomo, wszystko na końcu niemalże giną Muszę przyznać, że fabuła do najbardziej oryginalnych nie należy Ale zanim recenzja to cześć, nazywam się Marcin Skruch I jeżeli uwielbiasz takie omówienia, to pamiętaj o trylogii Prawdziwego Kinomaniaka Więc po pierwsze łapa w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek z opcją wszystko Gdyż publikuję kilka razy w tygodniu Więc aby być na bieżąco, naduś dzwonek, a ja już przechodzę do recenzji O ile dwa pierwsze odcinki to rzeczywiście horror na wesoło Tutaj stwierdzi, nie dziękuję bardzo. Zresztą 3 Mark Wytwórnia, która produkowała ten film, stwierdziła, mamy tylko tak naprawdę dwa, dwa założenia. Po pierwsze mają być zombiaki, po drugie mają jeść mózgi. Tyle. A co będzie po środku? Czy będzie na wesoło, czy będzie strasznie, czy będą w kosmosie pod wodą, czy to będzie cztery pancerni, czy reżysuje Patryk Vega Nie ma najmniejszego znaczenia. Nawet no, był chyba taki pomysł, żeby się pojawili w Olsztynie, Białym Soku i Kielcach, no ale okazało się, że budzy był niezbyt yy, duży, więc nie dali radę. Zacznę może od yy, oczywistości, raz mam tutaj yy, ściągawkę. Mamy w tym filmie zombiaki, które są ubrane w endoszkielety. Co? Tak, endoszkielety. Normalnie terminatory z nich zrobili. Każdy tutaj sobie zapisałem. Każdy z tych endoszkletów ważył 75 funtów, czyli mniej więcej gdzieś około plus, minus 40 kg. no i rzeczywiście wtedy to już nie do pokonania, wtedy już nie ma mo możliwości, teoretycznie tyłu mają wajchę, Co? którą można włączyć, wyłączyć tego zombiaka, jak się go na przykład na dół, to on ten energetycznie się wyłącza, nie? To... Masakra, to jest po prostu jakieś, jakaś masakra, no mnóstwo jest nawiązań, bo do Zabójczej broni jeden gdzie tam Joshua sobie palił sobie e rękę zapalniczką, ale jeśli chodzi o fabułę, to ona nie istnieje. Dobra, ja rozumiem, tak, oczywiście, trzecia część, no to pff, film niskobudżetowy, ale taka delikatna logika, chłopak sobie wjeżdża z dziewczyną na motorze, do, ba do bazy wojskowej, do bazy wojskowej, gdzie są prowadzone ściśle tajne badania, bo to rzeczywiście dajemy O cześć, ja Ojca jadę. Aha, okej, okay, dobra, wierzaj. Kartę, kamery są wszystko, co z kartą spokojnie chodzi do stępu. Jakie to po prostu ja, to, to tak, tak, tak totalnie ja patrz, bana jest na twarzy, bo to rzeczywiście jest masakra. Później yy, już no, kiedy oni właśnie jadą na motorze jakaś naprawdę jakiejś zadupie. Droga, chciałbym powiedzieć, yy, lokalna, jakaś tam yy, wewnętrzna, w środku dzielnicy, ale nie, jakaś zadupie, droga, nawet asfaltu nie ma i tak dalej jadą sobie na tym motorze elegancko, nie? a to jest przeciwka jeździ ciężarówka. Co? Ja wiem, że ten, y, ten kierowca pewnie pomylił drogę do, do Biedronki zamiast do Biedronki chciał je dojechać do Tesco, ale się no pasz. Tesco już nie ma, zamknęli w Tesco, w Polsce już nie istnieje, no to co my teraz zrobimy? Ale po prostu to jest jakiś masakra, w ogóle ci mają wypadać, pomocy, pomocy! Nikogo nie ma, oczywiście, ciężarówki nie,ż, bo spowodowany jest wypadek, no to trzeba uciekać. Jaski. To są po prostu takie jaja, że rzeczywiście tego filmu się nie da, nie da oglądać. I jeżeli. mam tu jeszcze oczywiście więcej przykładów, to nie będę wszystkich, wszystkie cytował. Nie, fabularnie, ten film jest po prostu beznadziejny. On się do niczego nie daje, jest sobiutko. Jest Podobnie jest z aktorstwem. Technicznie, może by się im film troszeczkę bronił, przyznam że bo jakoś nie jest to najgorzej, ale te, te wszelkiego rodzaju trupiaki, szkielety, zombiaki, które się pojawiają, to nie jest dobra sprawa, naprawdę, Aż mnie już normalnie. Można by y, 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 powiedzieć w ten sposób. Jest jeden aspekt ciekawy, który mi się rzeczywiście bardzo podobał. Cała ta mutacja, no niech będzie, że powiem ginięci, umieranie, nieważne jak zwłantezał tak Julie, czyli tej, tej dziewczyny, która zostaje no, wskrzeszona, ona postępuje stopniowo. Rzeczywiście ona nie jest od razu ciach, 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 ona jest spokojna, najpierw tak, tak, tutaj jest miłość, pa, jest jedna szansa, jest jedna szansa, że ona nie zje karta, ponieważ ona go kocha. Więc jako taką może się powstrzymać od zjadania jego mózgu. Mimo, że mamy powiedziane, że na przykład w jedynce było powiedziane, że zombiaki zjadają mózg, ponieważ zjadanie mózgu sprawia, że to one nie, nie odczuwają bólu po śmierci. A tutaj nie. Tutaj stwierdzili, hmm, my to powiemy jeszcze raz, my to wymyślimy jeszcze raz. Okazuje się, że neurony, które są w mózgu, sprawiają, że ich mózg żyje, dostarcza prądu, dostarcza energii i tak dalej, i dlatego to zjadają nogi, i ręce, i brzuchy, i flaki, i, i po prostu wszystko. Ta postać Julie rzeczywiście stopniowo jest, y, następuje degrangulada o, że tak powiem, i faza końcowa to już kiedy ją przemienili. Złą, złączyli ją, tutaj mam napisane, jest połączenie Hellraiser'a, Freddy'ego Krugera, bo ma takie fajne, ładne pazury, ma wbite jakieś tam gwoździe, czy inne szkła w twarz, więc rzeczywiście. To mi się podoba, rzeczywiście fajnie to wygląda wizualnie, jest to ciekawe, interesujące i tyle. Naprawdę, jakbym chciał, tak się zastanawiam, co by może było jeszcze ciekawego dodać do tego filmu. No nie bardzo jest. W ogóle sama wytwórnia chciała, te, żeby ten, ten projekt, czyli powrót żywych typów 3, wszedł do kin, takie było zamierzone, zamierzone porządku, ale mieli kilka miesięcy przed tym, mieli w kinach film Warlock Armageddon. Kolejną, kolejną część o czarodziejach, o czarownicach i tak dalej, i tak dalej I okazało się, że film, delikatnie mówiąc, sobie nie poradził w kinie, Że była po prostu klapa finansowa Więc stwierdzono, ok, no to tak samo z tym filmem nie będziemy go reklamować Bo to rzeczywiście jest trzecia część Pamiętaj, że mniej więcej cały czas, kiedy... Okazywały się odcinki z cyklu y, Powrót żywych trupów, cały czas wychodziły filmy y, George'a Romero Więc mniej więcej jest jakiś taki okres, okres, kiedy to rzeczywiście jakoś się przypladało I stwierdzili, okej, okay, to jednak wpuścimy to na, na VHS-y, na VHS, takie były czasy Dodatkowo, tak, wrócimy go do kin, ale gdzieś tam lokalnie, w kilku kinach, nie to, że nagle, bach, 100, 200, 1000 kopii Tylko po prostu kilka i, i może ten film na siebie y, zwróci Zwrócić, tak, można, jeżeli się ten film ogląda bo rzeczywiście tylko na to się ma, ma ochotę. Przestań bo się spawiuje. Dokładnie, tak samo jak i, jak i on. Powiem w ten sposób: filmów horrorowych, chorowatych, horroropodobnych ostatnim czasem widziałem dużo. Dokładnie o tym wiesz. Ponieważ śledzisz y, cykl kluczowe horroru, to wiesz, jak to jest. No było gorzej, było lepiej. Pojawiła się Teksańska masakra Pijma 4. Między innymi i są filmy głupie, są filmy fajne, ale ten film rzeczywiście do niczego się nie nadaje. Okej, okay, ja rozumiem, to już nie jest komedia, to jest horror, lecimy jak najbardziej pełną gębą na poważnie, ale wszelkiego rodzaju tak naprawdę wybory, jakie dokonywali twórcy, no są beznadziejne. Począwszy od fabuły, nie wymagam czegoś super oryginalnego, ale niech to przynajmniej się zazębia, a nie, że tak naprawdę się zastanawiałem przez połowę filmu, kto jest bardziej tępy. Czy wojsko? Czy policja, czy może bandyci? Tutaj w ogóle Julie ugryzła jednego, jednego z tych bandytów w rękę, no i wiadomo, oczywiście on tam po, po nie wiem, pół godziny, o jak się źle czuje, w ogóle temperatura i tak dalej, cały rozpalony, tutaj zaczyna mu gnić to wszystko. Ej, chodźcie, chodźcie, pójdziemy do szpitala na pogotowie Zaraz, tylko i znajdziemy Najpierw znajdziemy, zapłacą nam co za to ma Dwie godziny później dalej jeżdżą No proszę, po prostu, ja rozumiem pewne rzeczy No ale dajcie spokój, to jest jakaś masakra Tam w ogóle wszelkiego rodzaju Wyjścia fabularne nie istnieją Więc to jest, to jest koszmarny w tym aspekcie Jedynie ta Julie, przynajmniej szczerze W tym no już nielarwalnym, że tak powiem Stadium, stadium motyla Mi się podoba, mimo że tak naprawdę Potem już zaczyna ruszać, zaczyna grać I to już jest po prostu dramat, to już jest po prostu Wiem, że to horror jest No tak, ale akurat w tym aspekcie jest to dramat Więc jak najbardziej ten film odradzam Nie, to już nie jest to, co ty najbardziej Jeżeli podobają ci się pierwsze dwie części To tutaj masz całkowitą, całkowitą zmianę kierunku Tutaj w ogóle już w tym momencie nie idziemy na, na zasadzie, że Oczywiście jak najbardziej podążamy, podążamy tą, tą ścieżką Nie, zmieniamy Tego się niestety obawiałem, że rzeczywiście coś takiego się stało Reżyser w ogóle chciał nakręcić od razu czwartą część Powiedział, że będzie się działa automatycznie, bezpośrednio po tym filmie I ząbiaki opanowują Los Angeles że zaczyna się jazda, zaczyna się chaos, ale Wytwonia stwierdziła, nie, 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 stary, nie pokazałeś klasy, dałeś ciała, dziękujemy bardzo. To, co nam dałeś, to jest produkt filmopodobny i, że tak powiedzieli, przy okazji trzeciej części powrotu żywych trupów, to w ogóle jest jakaś masakra, co nie? Przecież to że rzeczywiście, chyba Patryk Wega by dał radę normalnie. Nie rozkminiam tego tematu, nie chcę wiedzieć, nie znam się, zarobiony jestem, nie mam pojęcia. W każdym razie, ten film jest słaby, jest beznadziejny, nie ma co go oglądać. Odpuść sobie, odpuść sobie. Dobra, chyba, że jeżeli masz bardzo ochotę, ani było Ci to dane W opisie wrzucę link, możesz sobie sprawdzić, jak ten film po no, kilku latach Bo to rzeczywiście jest już trzecia część masie Czy to jest dobre kino, czy to jest złe kino I wtedy się okaże, co, gdzie, jak i kiedy A jeżeli ta recenzja podoba się Tobie, to jak najbardziej udostępnij ją na swoich mediach społecznościowych Właśnie teraz, z mojej strony to już wszystko Dziękuję bardzo i przy okazji kultowych horrorów Tak, widzimy się jeszcze dwa razy przy okazji powrotu żywych trupów a później a później będziemy się bawić w klauna. A na razie z mojej strony to wszystko. Dzięki. Cześć.